podobno w Lombardii, we Włoszech. Wszyscy klienci razem z pracującymi tam paniami zostali zamknięci na lockdown właśnie w agencji towarzyskiej. I od tego pomysłu pojawił się, najpierw mieliśmy robić live'a tutaj u kolegi w studio do internetu, ale podczas tych prób, które robiliśmy, bo napisałem najpierw tekst sztuki, a później to ewoluowało w scenariusz, bo myślimy, że to jest tak fajny pomysł, że warto go rozwinąć do, po prostu do filmu, tak? Że film jest robić fajniej, no bo tych live'ów jest dużo i zawsze to jest pewne ograniczenie. No a film daje taką największe pole do przedstawienia takiej bogatej i pełnej historii. O czym twoim zdaniem jest ten film? Ten film jest o parze mężczyzn, którzy udają się do burdelu, ale nie właśnie w takim celu rozrywkowym, że tak powiem, tylko mają pewien biznesplan w głowie. Nie mogę tu więcej już za bardzo zdradzić, natomiast jest to komedia, więc myślę, że gwarantujemy dużo śmiechu, dlatego że nawet sami jak oglądamy scenę na podglądzie, to po prostu płaczemy i ryczymy i nie da się nas zatrzymać. No, nie zadawałem sobie tego pytania, o czym jest ten film, tak żeby ci ładnie odpowiedzieć na to. Ale jest ten film na pewno o brawurze. I o tym, że każdy pomysł może dojść do skutku. Tak. Widzicie się trochę, że jesteśmy już wszyscy tak zmęczeni tą pandemią, że gdzieś tam ludzie mogą zareagować inaczej niż byście chcieli. Jak to jest? Znaczy, powiem tak, no ja mogę tylko liczyć na to, że jakkolwiek o tej pandemii teraz można opowiadać, bo pewnie dużo bardzo będzie filmów o pandemii, to tylko z takim przymrużeniem oka, gdyż moim zdaniem ludzie są na tyle zmęczeni tymi wydarzeniami, też czasami tym, że mają jakieś dramatyczne sytuacje w życiu, czy ktoś z ich członków rodziny zachorował, że jakby nie bardzo bym chciał tego opowiadać w takim kostiumie dramatycznym, bo tego już jest za dużo, tylko właśnie z kostiumie komediowym, bo my lubimy się śmiać, tak, nawet z takich poważnych sytuacji, bo czasami ten humor jest takim naszym najlepszym ratunkiem. Jakby to był dramat, no to wtedy jest masło maślane, no bo mamy ten dramat na co dzień, nie? Jakby nie da się tutaj nic więcej dorzucić. Znaczy oczywiście można tam historię na tym zrobić, ale nie, no właśnie fajnie, bo to jest rodzaj czarnej komedii trochę taki, której też w naszym kraju nie ma, nie? Właśnie w tym zawieszeniu wydaje mi się, że humor jest gdzieś lekiem na to całe zło i też trochę obśmianie tego wirusa, oczywiście nie bagatelizowanie go, ale zobaczenie siebie też w tych właśnie sytuacjach absurdalnych czasem, gdzie są te testy, cały czas jakieś badania, kwarantanna, nagle nie można wyjść z domu. Zobaczyć to na ekranie myślę, że jest takim pocieszeniem dla widza, że nie jestem sam w tej sytuacji i że jest w tym też dużo śmiechu. Kim ty jesteś w tym filmie? Jestem jedną z prostytutek, więc było to ciekawe wyzwanie. Moja postać nazywa się Natka. Jest to młoda, tak naprawdę zwykła dziewczyna, która po prostu w pewnym momencie doszła do wniosku, że gdzieś tam zarabianie na życie też w taki sposób. Myślę, że jeszcze w tym momencie nie wie o tym, że jest to jakiś zamach na jej kobiecość. Na razie uważa, że jest to sposób na łatwe, szybkie pieniądze, ale przy tym jest normalną, uśmiechniętą, zabawną dziewczyną. No ja jestem chłopakiem, który tonie w długach i który wraz ze swoim przyjacielem postanawia obrobić polityka, którego mieszkanie jest przez ścianę z domem publicznym. No i tak, postanawiają to zrobić. Szalony plan, że może się udać. Jak wygląda współpraca z aktorami? To jest tak, że aktor pracując z panem może dać coś od siebie do scenariusza, może rozmawiać o swojej postaci, jak to jest? Czy ja mam tak, że ja uwielbiam moich aktorów zawsze, więc myślę, że akurat mogą bardzo dużo dać do scenariusza, bo jestem bardzo otwarty na to, co proponują i też przez to, że system pracy jest taki bardzo niezależny, fajny, że mamy też dużo prób, dużo rozmów o tych postaciach, to ja bardzo dużo jakby korzystam z tego, co aktorzy proponują. Jeśli to mi pasuje do wizji, a ten projekt był jednak robiony na gorąco, więc też jest to świeże, więc wiedzieliśmy, że on nie jest doskonały już od razu, więc musimy go trochę poprawić i nad nim popracować w trakcie wspólnej pracy, to ja zawsze bardzo jestem otwarty na propozycje aktorskie. My się też poznaliśmy już z Chrisem gdzieś tam rok temu przy pracy nad właśnie tym scenariuszem i super, uważam, że jest to fantastyczna współpraca też dlatego, że Krzysiek jest otwarty na nasze sugestie, też mogliśmy troszkę tam podrzucić nasze sugestie a propos samego scenariusza, czy naszych tekstów, czy jakichś sytuacji, spotykaliśmy się na próby, więc rzeczywiście i też to słyszeliśmy od reszty ekipy, że widać to, że weszliśmy tutaj już z jakimś backgroundem, że te postacie nie rodzą się tutaj, tylko już przez te rozmowy,
przez miliard zmian w scenariuszu są naprawdę osadzone. I dla nas jest to też duże ułatwienie, bo nie musimy sobie na szybko wymyślać, jaka jest ta moja postać, tylko już to wiemy.